Co osoby LGBT muszą zrobić, by być zbawionym, aby mieć życie wieczne, aby uniknąć kary piekła wiecznego? Jakiś czas temu otrzymałem list od osoby, która deklarowała się, że jest osobą, to nie jest akurat ta koperta, że jest osobą LGBT, a dokładnie był to mężczyzna, który deklarował się jako homoseksualista, jako osoba, która trwa i zamierza trwać w tym przedsięwzięciu, które jest tutaj tematem naszego dzisiejszego odcinka. I zapytał mnie ten człowiek, co ma zrobić, żeby był zbawiony. Jaka jest odpowiedź Słowa Bożego na ten temat? Czy jest możliwe, żeby został zbawiony? No i odpisałem mu, zgodnie z tym, co Słowo Boże mówi, że musi uwierzyć w Pana Jezusa, a będzie zbawiony. Co osoby LGBT muszą zrobić, aby być zbawionym, aby mieć życie wieczne, aby uniknąć kary piekła wiecznego? Uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa i będą wtedy zbawione. No i tutaj kilka takich miejsc ze Słowa Bożego, którymi warto się zająć na początku. Pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział, 11 werset. I takimiście niektórzy byli, aleście omyci, aleście poświęceni, aleście usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa i przez Ducha Boga naszego. I troszkę szerzej, alboż, to jest od 9 wersetu, alboż nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie mylcie się. Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieściali, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani potwarcy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. I takimiście niektórzy byli, aleście omyci, aleście poświęceni, aleście usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa przez Ducha Boga naszego. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale ja się nie dam zniewolić żadnej rzeczy. I jak tutaj widzimy, Słowo Boże mówi wyraźnie, że zniewieściali, że mężołożnicy, czyli homoseksualiści, że cudzołożnicy, czyli tacy, którzy nie zachowują czystości relacji małżeńskiej, ale też bałwochwalcy, też wszetecznicy, czyli tacy, którzy współżyją przed ślubem, i złodzieje, i chciwcy, i pijacy, i tacy, którzy plotkują na innych temat, czyli potwarcy, ani tacy, którzy zawyżają ceny, czyli zdziercy, to ci ludzie nie odziedziczą, ale niektórzy z Koryntian byli takimi przed nawróceniem, czyli apostoł Paweł mówi wyraźnie, że homoseksualiści mogą być zbawieni. Tak samo nie rozróżnia tego grzechu jakoś szczególnie od złodziei, od chciwców, od pijaków, od potwarców. Ba, nawet wielu wierzących, udających, że poszło za Chrystusem, przez całe lata mówi niesprawiedliwe rzeczy o swoich bliźnich. W najgorszej wersji jest to mówienie przeciwko zborownikom, ale w takiej wersji soft jest to mówienie fałszywego świadectwa, na przykład na temat rzymskich katolików, z których wyszli, albo świadków Jehowy, z których wyszli, albo z adwentystów, z których wyszli. Zależy, z jakiej religii wyszli
I czasami taka negatywna energia towarzyszy im przez całe życie. A tu jest wyraźnie powiedziane, że taki potwarca to jest taki sam grzesznik jak homoseksualista. Więc jeśli mielibyśmy zamykać niebo dla homoseksualistów, to musielibyśmy zamknąć niebo dla dużej grupy takich, których co niedzielę spotykamy na zgromadzeniach chrześcijańskich. Więc tutaj Słowo Boże nie rozróżnia grzechu za 10 punktów i za 1 punkt. Nie jest jakoś mocno tutaj podkręcone, ale wiadomo, człowiek musi uwierzyć Panu Jezusowi, aby być zbawionym. I czy taki grzech jak homoseksualizm może być przebaczony? Mateusza 12:31 zawiera słowa Pana Jezusa, które wyraźnie pokazują, że zarówno plotkarstwo, jak i homoseksualizm, jak widzieliśmy, to są te same, tej samej kategorii, tej samej wagi grzechy, czyli mówienie złych rzeczy o bliźnim. Słowo Boże mówi, aby o nikim źle nie mówili. I tutaj mamy Mateusza 12:31. Słowo Boże zrównuje plotkarzy i homoseksualistów. To jest ta sama liga. I teraz mamy Mateusza, albo takich, którzy wierzą w teorie spiskowe i powtarzają teorie spiskowe, to jest to samo. To są potwarcy i oni są dokładnie takim samym problemem jak homoseksualizm praktykowany przez niektórych. Wierzenie w teorie spiskowe. Nie wiesz? Nie mów. Mateusza 12:31. Dlatego powiadam wam, wszelki grzech i bluźnierstwo ludziom odpuszczone będzie, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie odpuszczone ludziom. Czyli tutaj mamy jasną wypowiedź Pana Jezusa. Ja przeczytam jeszcze werset wcześniej. Werset później, przepraszam. Kto bykolwiek rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone. Czyli widzimy wyraźnie, Pan Jezus mówi, każdy, wszelki grzech i bluźnierstwo ludziom odpuszczone będzie. Każdy grzech. Homoseksualizm i powtarzanie teorii spiskowych też będzie wybaczone. Tak mówi Pan Jezus. Jeśli ktoś przyjdzie do Pana Jezusa, uwierzy Panu Jezusowi, to Pan Jezus taką osobę napełni Duchem Świętym. Ten Duch Święty wykona swoją pracę, oczyszczając takiego człowieka. A jeśli taki człowiek tylko powierzchownie przyznaje się do chrześcijaństwa, ale nie jest narodzony na nowo, to przez lata będzie chodził do zboru i będzie powtarzał brednie jako potwarca. Albo będzie żył w jawnym grzechu jako homoseksualista. I teraz mamy Marka, 3:29. Tutaj mamy także wypowiedź Pana Jezusa. Ale kto bluźni przeciwko Duchowi Świętemu, nie ma odpuszczenia na wieki, ale winien jest sądu wiecznego. I tutaj widzimy 28 werset, Pan Jezus mówi, zaprawdę powiadam wam, wszystkie grzechy synom ludzkim będą odpuszczone i bluźnierstwa, jakimikolwiek by bluźnili. Ale kto bluźni przeciwko Duchowi Świętemu, nie ma odpuszczenia na wieki. Czyli widać, że wiara teoriom spiskowym, jak i homoseksualizm, widzieliśmy, że to jest dokładnie ta sama liga grzechów, jest tutaj grzechem, który oczywiście może być odpuszczony. Jeśli dana osoba uwierzy Panu Jezusowi Chrystusowi, to ma życie wieczne. Jedynym warunkiem jest uwierzyć Panu Jezusowi Chrystusowi. Kto uwierzył Panu Jezusowi Chrystusowi, nie ma już żadnej świadomości grzechów. I jeszcze bardzo ważna taka rzecz. Zajrzymy do Starego Testamentu,
gdzie homoseksualizm jest potępiony. I zobaczmy Księgę Wyjścia, czyli drugą Księgę Mojżeszową. Druga Księga Mojżeszowa, 21 werset. Siedemnasty wiersz, czyli druga Księga Mojżeszowa, 21:17. Kto by złorzeczył ojcu swemu albo matce swojej, śmiercią umrze. Czyli widać, że jeśli ktoś mówi, na przykład mama mówi umyj naczynia, a on mówi nie, no to za to się należy kara śmierci. I według Starego Testamentu. Albo czyli źle odpowie ojcu swemu, albo matce, albo obrazi ojca, albo matkę. Więc tutaj tu jest po prostu takie określenie, użyje złego słowa do ojca, złe słowo do ojca, albo złe słowo do matki, to znaczy takie słowo, które się ojcu lub matce nie podoba. I za to już należy się kara śmierci. To nie ten, który mówi, rozstrzyga, czy to słowo się podoba, czy nie, tylko ten, który je słyszy, czyli ojciec lub matka. No więc widzimy, że zakon za pyskowanie do rodziców przewidywał karę śmierci. I zobaczmy kapłańską, 20 rozdział. Kapłańska, czyli trzecia Mojżeszowa. 20 rozdział. Dziewiąty werset. Kto bykolwiek złorzeczył ojcu swemu albo matce swej, śmiercią umrze. Ojcu swemu i matce swej złorzeczył, krew jego będzie na nim. Czyli widzimy tutaj, jest wyraźnie powiedziane, że jeśli ktoś brzydko się wyraża do rodziców, nie ma znaczenia, czy ci rodzice są w cudzysłowie dobrzy czy źli. Mogą być najgorszymi rodzicami na świecie. Nie ma w ogóle taryfy ulgowej. Kara śmierci i krew takiego spada na niego. No i teraz oczywiście dzisiaj nie robimy użytku z tego przepisu. Nie zabijamy dzieci za to, że były nieposłuszne rodzicom lub szerzej jakoś opiekunom. I teraz kolejna kwestia to jest kapłańska 20:11. Proszę zobaczyć, że to jest ten sam rozdział. Kapłańska 20:9 mówi o złorzeczeniu ojcu lub matce, a kapłańska 20:13 mówi o mężczyźnie, który by z mężczyzną obcował sposobem niewieścim, obrzydliwość uczyni, oba śmiercią umrą, krew ich będzie na nich. Czyli homoseksualizm jest w 13 wersecie. A w 11 wersecie jest, kto bykolwiek też spał z żoną ojca swego, sromotę ojca swego odkrył, śmiercią umrą oboje, krew ich będzie na nich. Czyli widać, Stary Testament nie przewidywał rozróżnienia między pyskowaniem do rodziców albo zwyczajnym niewykonaniem polecenia rodziców, tylko odburknięcie im. To już za to należała się kara śmierci, złe słowo, jeśli powiedziało się rodzicom. Jednemu wystarczyło powiedzieć to złe słowo, czyli faworyzowanie ojca na tle matki albo faworyzowanie matki na tle ojca też nie wchodziło w grę. I teraz, jeżeli popatrzymy na ten grzech opisany z 11 wersetu, ktokolwiek też by spał z żoną ojca swego. No my znamy z pierwszego listu do Koryntian taką sytuację. Pierwszy list do Koryntian, 5 rozdział, pokazuje, co apostoł Paweł, który znał dobrze zakon,
kazał zrobić w takim przypadku. Pierwszy list do Koryntian, 5 rozdział. Nie mówi, że trzeba zabić tego człowieka, który żył z żoną ojca swego, tylko należało go wykluczyć. Powszechnie słychać, że jest między wami wszeteczeństwo i to takie wszeteczeństwo, jakiego nawet między poganami nie wymieniają, aby ktoś miał mieć żonę ojca swego. A wyście się nadeli, a nie zasmucili się raczej, aby został wyłączony spośród was ten, który taki uczynek popełnił. Ja przeto, choć nieobecny ciałem, ale obecny duchem, jużem osądził, jak gdybym był obecny tego, który to popełnił. Żeby w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, kiedy zgromadzicie się wy i duch mój z mocą Pana naszego Jezusa Chrystusa, oddać takiego szatanowi na zatracenie ciała, a żeby duch był zbawiony w dzień Pana Jezusa. Więc widać, że ten grzech taki, jak pyskowanie rodzicom, nieposłuszeństwo rodzicom, czy ten grzech spanie z żoną ojca swego, czy też homoseksualizm, czy to męski homoseksualizm, czy kobiecy homoseksualizm, jest na tej samej płaszczyźnie. Kara śmierci w Starym Testamencie, a jeden z tych grzechów jest wymieniony w Nowym Testamencie i jest pokazane, że nie należy karać śmiercią. Nie było to na to wskazane przez apostoła, a mamy oceniać nauczanie i praktykę z punktu widzenia apostolskiej nauki. A więc możemy tutaj ogólną zasadę wyciągnąć, że również w kwestii pyskowania rodzicom, no to należy takiego wyrzucić ze zboru, oddać takiego szatanowi na zatracenie ciała, ale to nie jest kwestia tego, czy on jest zbawiony, czy nie. To jest po prostu człowiek, który nie poradził sobie z tym grzechem i jego miejsce jest poza świadectwem. Tak samo tego człowieka z pierwszego listu do Koryntian, 5 rozdział, który żył z żoną ojca swego, widzieliśmy, że należało wykluczyć, wyrzucić ze zboru, oddać szatanowi na zatracenie ciała, a on potem w drugim liście do Koryntian wrócił już, bo on był narodzony na nowo prawdopodobnie albo w wyniku wyrzucenia nawrócił się. Może być tak, że dopiero wykluczenie takiej osoby ze społeczności, która podaje się za chrześcijanina, jest w stanie otworzyć jej oczy, że źle żyje i wtedy, chcąc być w społeczności zboru pańskiego, taka osoba się nawróci naprawdę, pojedna z Bogiem, albo nawet jeśli się nie pojedna z Bogiem, bo już była wcześniej pojednana, już wcześniej wierzyła Panu Jezusowi, to po prostu otrzepie się z tego grzechu i wróci. A jeśli nie, to nie. Tak samo jest z homoseksualizmem. Z homoseksualizmem mamy tą samą sytuację. Dzisiaj nie zabijamy homoseksualistów w kościele chrześcijańskim, tylko ich po prostu nie dopuszczamy do społeczności łamania chleba. Wykluczamy ich ze zboru, jeżeli by się okazało, że ktoś takie praktyki zaczyna praktykować, będąc już w społeczności, albo jeżeli jest człowiekiem, który no, jeszcze nie opanował tego grzechu, to po prostu do społeczności nie jest dopuszczany. Dokładnie ta sama sytuacja jest z wszetecznikami, czyli młodymi ludźmi, którzy nie potrafią opanować swoich zmysłów, naprawdę się nawrócili na przykład, ale nie są w stanie jeszcze zachować czystości, no to oni po prostu nie są dopuszczeni do stołu pańskiego. Może i są ochrzczeni, bo zdarza się, że ochrzczony ktoś jest na wyznanie, że uwierzył Panu Jezusowi Chrystusowi, ale nie jest dopuszczany do łamania chleba. No i teraz, jeżeli mamy kolejny werset, to jest kapłańska 20:13. To już mówiłem o nim. Mężczyzna, który by z mężczyzną obcował sposobem niewieścim, obrzydliwość uczynili oba, śmiercią umrą, krew ich będzie na nich. I jeszcze 4 Mojżeszowa, czyli Księga Liczb, 4 Mojżeszowa,
trzeci rozdział, 10 werset. Tutaj mamy pokazane, że jest takie słowo: Aarona zaś i syny jego przełożysz, aby przestrzegali kapłaństwa swego, bo przystąpiliby, kto obcy umrze. Czyli widać, że jeśli ktoś do służby kapłańskiej się wedrze, a nie ma takiego Bożego powołania, to ma umrzeć. Ma kara śmierci być zastosowana w czasach Starego Testamentu. No dzisiaj mamy tłumy takich, którzy nie są powołani przez Boga, a zostają księżmi, pastorami na podstawie ludzkich ustanowień i jakoś nie zabijamy ich, tylko oni po prostu są wykluczeni ze społeczności zgromadzenia pańskiego, nie łamią chleba z wierzącymi, bo są w sekciarskich różnych relacjach i są z dala od praktyk chrześcijańskich, tylko praktykują babilońskie jakieś zabobony. No i tak samo jak z homoseksualistami i tymi, którzy właśnie żyją plotkami, czy tymi właśnie różnymi takimi dziwnymi zabłądzeniami. Kolejne miejsce to jest Piąta Mojżeszowa, czyli drugiego prawa księga. Księga drugiego prawa, Piąta Mojżeszowa, 17 rozdział. Księga drugiego prawa, 17 rozdział. Mamy 12 werset. 17-12. A jeśli by kto uczynił to z hardości, żeby nie chciał usłuchać kapłana tam postanowionego ku służbie przed Panem Bogiem, Bogiem Twoim, albo sędziego, niech umrze on mąż i odejmiesz to złe z Izraela. Czyli widzimy tutaj wyraźnie pokazane jest, że karą śmierci karano kogoś, kto nie słuchał kapłana. Dzisiaj jak ktoś nie słucha kazania, to go nie karzemy karą śmierci. Mamy takiego człowieka, który zgorszenia wbrew nauce wszczyna, bo nie słucha Słowa Bożego głoszonego z kazalnicy. To jest w Rzymian 16:17 napisane. Rzymian 16:17. A proszę was, bracia, abyście dawali baczność na tych, którzy czynią rozerwania i zgorszenia przeciwko tej nauce, której wyście się nauczyli, i unikajcie ich. Albowiem tacy Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi nie służą. I widzimy wyraźnie, mamy takich po prostu unikać, separować się od nich, nie zabijać. Mimo że Stary Testament mówił, zabij, bo nie słucha, co Słowo Boże mówi. I także mamy Księgę Drugiego Prawa, czyli Piątą Księgę Mojżeszową, Księga Drugiego Prawa, 20-20. Do tego poprzedniego wersetu jeszcze jest takie sformułowanie w Nowym Testamencie, że dawno temu, kiedy byli jeszcze biskupi, bo dzisiaj oczywiście biskupów już nie ma, to biskup był włodarzem Bożym. Też była to poważna sprawa nie posłuchać apostoła albo biskupa. I teraz mamy drugiego prawa, czyli Piątą Mojżeszową, 21 rozdział, 20 werset. I rzeką do starszych miasta onego, ten nasz syn jest swawolny i krnąbrny, nieposłuszny głosu naszemu, żarłok jest i pijanica. Tedy ukamienują go wszyscy ludzie miasta onego i umrze. A tak odejmiesz złe spośrodku siebie, co gdy wszystek Izrael usłyszy, bać się będą. Czyli widzimy tutaj leniucha. Leniucha, który nie chce pracować. To jest od 18 wersetu. Jeśli by kto miał syna swawolnego i krnąbrnego, albo dziecko, bo tutaj jest ben, a ben w Starym Testamencie jest po hebrajsku znaczy syn albo córka. Po prostu dziecko.
Jeśli by kto miał dziecko swawolne i krnąbrne, które by nie słuchało głosu ojca swego i głosu matki swojej, a będąc strofowany nie usłuchałoby ich, wtedy je wezmą ojciec jego i matka jego i przywiodą go do starszych miasta swego i do bramy sądowej miejsca onego i rzeką do starszych miasta onego. Ten nasz syn jest swawolny i krnąbrny, nieposłuszny głosu naszemu, żarłok jest i pijanica. Wtedy ukamienują go wszyscy ludzie miasta onego i umrze, a tak odejmiesz złe spośrodku siebie. A dzisiaj za lenistwo nie zabijamy ludzi. Ba, nawet państwo daje im zasiłki, jak są leniwi. Natomiast drugi Tesaloniczan pokazuje, trzeci rozdział, 11 werset, jak w zborze pańskim należy postępować z takimi. Słyszymy bowiem, że niektórzy z pomiędzy was nieporządnie postępują, nie robiąc, ale się niepotrzebnymi rzeczami bawiąc. Przeto takim rozkazujemy i napominamy ich przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, aby spokojnie pracując własny chleb jedli. Czyli widzimy napomnienie takich osób i ewentualnie nie należy z takimi po prostu przestawać, aby się zawstydzili, bo jest tutaj wyraźnie powiedziane, że 8 werset, apostołowie dzień i w nocy pracowali, abyśmy nikomu z was nie byli ciężarem, albo 10 werset, gdyśmy byli u was, tośmy wam rozkazali, jeśli kto nie chce pracować, niechże też nie je. Czyli widzimy, jeśli ktoś nie chce brać udziału w ewangelizacji, jeśli ktoś się nie angażuje w pracę zboru, żeby głosić Ewangelię, czy też w takich praktycznych sprawach, czyli nie chce mu się pracować, utrzymywać się z własnej pracy, własnych rąk, to mamy takiego unikać, a nie zabijać. Więc tutaj widać wyraźnie, że ten straszny grzech, jakim jest plotkarstwo, ten straszny grzech, jakim jest nieposłuszeństwo rodzicom, ten straszny grzech, jakim jest lenistwo, jest tej samej rangi, co grzech homoseksualizmu czy innego tego typu rodzaju zabłądzenie. No więc jeśli mamy to pytanie, co osoby LGBT muszą zrobić, aby zostać zbawionym, no to tutaj mamy dobrą wiadomość dla takiej osoby. Jeśli jesteś osobą LGBT, albo ty, albo twój przyjaciel, albo ukochana osoba jest osobą LGBT, to dobra wiadomość jest taka, możesz zostać zbawiony teraz. Uwierz w Pana Jezusa, będziesz zbawiony teraz, uwierz. Aby zrozumieć, co musisz zrobić, aby być zbawiony, lub co twój przyjaciel, lub ukochana osoba musi zrobić, aby zostać zbawionym, to musisz też znać złe odpowiedzi i wiedzieć, czemu są złe. Większość odpowiedzi, które usłyszycie dzisiaj w internecie, na YouTubie, z zakazalnicy, z ambony lub przeczytacie w książkach, które podają się za chrześcijańskie, są niestety błędne. Mają być może jakieś pozytywne, dobre intencje, ale się mylą. Wbrew temu, co uczy Biblia o zbawionej nierządnicy Rahab, opisanej w liście Jakuba, rozdział 2, bo tam jest wyraźnie powiedziane, że Rahab została usprawiedliwiona na podstawie wiary i było to widać, że się naprawdę nawróciła, nie przez to, że przestała być nierządnicą. Ona do końca jest nazywana nierządnicą w Piśmie Świętym, nie przypadkiem. Nierządnica to jest osoba, która zawodowo zajmuje się nierządem, a więc ona była nierządnicą, nie jest nigdzie nazwana byłą nierządnicą. Więc nie dokładajmy do Pisma wymagań, których tam Bóg nie postawił. Owszem, ta siostra w Panu jest wymieniona w rodowodzie, nawet Pana Jezusa ta siostra w Panu jest pokazana
wyjście Jakuba jako prawdziwy przykład rzeczywiście zbawiających, tutaj usprawiedliwiających przed Bogiem uczynków, bo to, że ona wypuściła wywiadowców i ochroniła ich przed ściganiem przez siepaczy swojego własnego króla, to był uczynek wiary, potwierdzający, że ma prawdziwą wiarę. Natomiast nie ma dowodu na to, żeby przestała się trudzić nierządem. I też wiemy o zbawionej kobiecie przy studni opisanej w Ewangelii Jana, 4 rozdział. Ona miała kilku mężów, żyła w związku nie swoim mężem. Pan Jezus powiedział jej zresztą, że to nie jest jej mąż, ale ona uwierzyła i została zbawiona. Nikt nie czekał na to, aż ona rozwiąże więzy z tym mężem, który nie był jej mężem, z którym żyła na tak zwaną kocią łapę, ale też mamy dziewczynę złapaną na jawnym cudzołóstwie opisaną w Jana 8. 8 rozdział Jana opisuje taki przypadek i też tam nie widzimy, że Pan Jezus stawia jej jakieś tutaj bariery. Ona uwierzyła Panu Jezusowi i została bezwarunkowo zbawiona, a potem do tego doszedł wniosek: odtąd nie grzesz. Tak, jeśli ktoś jest zbawiony, to może w tej mocy zbawienia nie grzeszyć, ale przed zbawieniem nic się nie da zrobić. Takiego, żeby grzech powstrzymać, wygląda to bardzo, bardzo nieporadnie i nie ma szans, żeby się udało. Taki człowiek, który próbuje własnymi siłami, bez Pana Jezusa, zwalczyć grzech, nie będzie robił tego skutecznie. I właśnie widzimy, że wielu ludzi powie na przykład, że lesbijka lub biseksualista musiałby przyznać, że ich styl życia jest grzeszny. Musiałby powiedzieć, czy musiałyby powiedzieć też po drugie, że gej lub osoba transseksualna musiałaby się odwrócić od swojego grzesznego stylu życia i ich grzesznych sposobów. I usłyszeliby również, że LGBT ludzie musieliby obiecać, że będą służyć Bogu przez resztę swojego życia. Zdaniem większości mówców sprzeniewierzających się prostej Ewangelii Jezusa Chrystusa, musieliby poddać się królowaniu Chrystusa, zanim poprosiliby o zbawienie i dopasować się do stylu życia posłuszeństwa Chrystusowi. No cóż, nic z tego nie jest poprawne. Wszystko to jest religią stworzoną przez człowieka. Dobra wiadomość z Biblii jest taka, że przesłanie Ewangelii Jana 3,16 odnosi się do wszystkich, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Pan Jezus Chrystus powiedział, że Bóg tak umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, że każdy, kto w Niego wierzy, nie zginie, ale będzie miał życie wieczne. Dobra wiadomość jest taka, że każdy, który jest członkiem rasy ludzkiej, każdy na świecie, który wierzy w Pana Jezusa Chrystusa, ma obiecane życie wieczne. Ta wierząca Chrystusowi osoba ma to życie wieczne. Ta osoba, która uwierzyła w Pana Jezusa Chrystusa, nigdy nie zginie. Ta osoba jest wiecznie bezpieczna. To jest prawda o każdym, także o tych, którzy wierzą w teorie spiskowe, także tych, którzy nie słuchają rodziców, także tych, którzy są leniuchami, także tych, którzy są lesbijkami, biseksualistami, gejami, transseksualistami, praktykującymi ich tutaj praktyki, heteroseksualistami, którzy mają wielu partnerów, czy heteroseksualistami, którzy sypiają ze wszystkimi. To jest prawda o każdym, kto ma jakiekolwiek grzechy w swoim życiu. Ponieważ Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu i usunął barierę grzechu. Jan Chrzciciel powiedział o Panu Jezusie: oto baranek Boży, który bierze grzech świata. Grzech nie jest już barierą, ale
Tutaj musimy pamiętać, że kto uwierzył Panu Jezusowi, nie ma już żadnej świadomości grzechu. Jeśli dalej ma świadomość grzechu, znaczy, że nigdy się nie nawrócił. Grzech nie jest już żadną barierą ani problemem między Bogiem i człowiekiem. Tak, są konsekwencje naszych grzechów w tym życiu i nawet w kategoriach wiecznych naszych nagród w Królestwie. Jeśli chodzi o ponowne narodziny, jedynym warunkiem jest wiara w Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus już usunął barierę grzechu. Każdy, kto uwierzy Panu Jezusowi Chrystusowi, od momentu uwierzenia Jezusowi Chrystusowi nie ma żadnej świadomości grzechu. Jeśli ktoś ma jakąkolwiek świadomość grzechu, to niestety jest to dowód, że nie narodził się na nowo. Niech się narodzi na nowo, niech przestanie polegać na sobie, niech uwierzy Panu Jezusowi jako jedynemu Zbawicielowi, a nie, niech nie ufa sobie samemu, że coś dołoży do zbawienia, bo posiadanie świadomości grzechów jest jedną z takich miar, która pokazuje, że człowiek ciągle ufa sobie, jest bałwochwalcą, nie ufa Panu Jezusowi. I tutaj właśnie Pan Jezus Chrystus już usunął barierę grzechu. Znasz może taką starą zagadkę, jak złapać królika. Należy złapać oswojonego królika, wtedy się to wydaje łatwe. Podobnie postępują ci fałszywi ewangeliści, którzy mówią, że jest to wymagane, aby ewangelizowany był już posłuszny jakimś tam regułom religijnym przed nawróceniem. No jest to fałszywe. Więc ten po prostu człowiek, który głosi, że przed przyjściem do Pana Jezusa należy uporządkować swoje życie, jest fałszywym głosicielem, oszukuje ludzi. To tak nie działa. Ewangelizuj osoby LGBT w ten sam sposób, jak innych potępionych grzeszników. Tak samo nie ma specjalnej dobrej nowiny dla ludzi z ruchu Parady Równości. Każdy jeden rodzi się na nowo w ten sam sposób. Każdy jeden ma zapewnienie w ten sam sposób. Każdy jeden, kto wierzy w Pana Jezusa Chrystusa, ma życie wieczne i nigdy nie zginie. Jezus powiedział do Marty, ja jestem zmartwychwstanie i życie, który wierzy we mnie, choćby i umarł, będzie żył. A kto żyje i wierzy we mnie, nigdy nie umrze. I zapytał ją dodatkowo, czy wierzysz w to? Jej odpowiedź Marty, brzmiała, tak, Panie, wierzę, i poszła dalej, aby opowiedzieć innym. Dlaczego ona była przekonana, że ten, który żył i wierzył w Jezusa, nigdy nie umrze duchowo, że ma życie wieczne? Powiedziała, tak, Panie, wierzę, że jesteś Chrystusem, Synem Boga, który ma przyjść na świat. To naprawdę takie proste. Jeśli wierzysz, że Jezus gwarantuje ci życie wieczne, wtedy masz to zbawienie. Twój styl życia nie ma z tym nic wspólnego. Więc czy wierzysz w to, czy wierzysz w proste przesłanie Jana 3,16, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne? Jeśli tak, to ciesz się, raduj się, dziękując Bogu za dar wiecznego życia. Z kolei kwestia twojego stylu życia, czy jesteś hetero, czy gejem, czy jesteś plotkarzem, czy jesteś nieposłuszny rodzicom, czy jesteś leniuchem, to kwestia chrześcijańskiego wzrostu. I to nie jest kwestia twojego wiecznego przeznaczenia. Jeśli nie jesteś pewien, jeśli jeszcze w to nie wierzysz, że zbawienie jest z łaski niezależnie od twoich uczynków, to zachęcam Cię do modlitwy i poproś Boga, aby pokazał Ci prawdę. Proponuję, abyś przeczytał Ewangelię według Jana, ponieważ to jest Ewangelia, która jest napisana, aby doprowadzić niewierzących do wiary w Chrystusa. Dlatego zachęcam Cię do przeczytania jej. Także listy Jana są bardzo mocno powiązane tematycznie z Ewangelią Jana. To jest ten sam autor. Ponieważ raz zarazem będziesz widział wtedy przesłanie Jana 3,16, albowiem tak Bóg umiłował świat,
że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Czyli będziesz widział przesłanie Jana 3,16, że Pan Jezus powiedział, że kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. Nigdy nie zginie, nigdy nie umrze, nigdy nie będzie łaknął, nigdy nie będzie pragnąć, nigdy nie będzie odrzucony, ale jako wierzący w Pana Jezusa Chrystusa jest w Jego ręku, jest w Ojca ręku. On i Ojciec są jedno. Nikt nie może wierzącego wyrwać z ręki Boga, bo wierzący w Pana Jezusa jest bezpieczny raz na zawsze, gdy uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa. Tak samo jeśli uwierzą w Pana Jezusa Chrystusa ludzie z ruchu LGBT. Oni wtedy, jak się uwierzą Panu Jezusowi, rodzą się na nowo w ten sam sposób, jak i każdy inny rodzi się na nowo, z łaski przez wiarę, bez uczynków grzesznika. Jak apostoł Paweł powiedział w Efezjan 2, od 8 do 9. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Więc pytanie, co osoby LGBT muszą zrobić, aby być zbawionym, aby mieć życie wieczne, aby uniknąć kary piekła wiecznego? Osoby LGBT muszą uwierzyć Pana Jezusa Chrystusa i będą wtedy zbawione. Dziękuję za uwagę i zachęcam do czytania Słowa Bożego z Bogiem.